tle jest moja rodzinka. Mama świnka, tata świnka, George i ja. Jeżeli podobają się Wam moje filmiki, zostawcie łapkę w górę i jakiś komentarz. A teraz zapraszam do oglądania. W domu świnek tata świnka, George i Peppa siedzieli sobie na kanapach. Mama świnka była na zakupach. Tata przygotował dla świnki Peppy i George'a niespodziankę. Uff, wzdychał tata świnko. Moi drodzy, za niedługo wybierzemy się na wycieczkę do Królewskiego Zamku. Tak, powiedziała uradowana Peppa. Naprawdę? Zapytał George i zeskoczył z kanapy. Ale fajnie, tatuś, jesteś wspaniały. Tak, tak, moi drodzy, za niedługo wybierzemy się na wycieczkę, ale przygotowałem dla nas stroje, żebyśmy wyglądali jak prawdziwa królewska rodzina. Naprawdę świetnie, zawsze chciałem być rycerzem, powiedział George. W takim razie za chwilę podjedzie po nas karoca, a wy czym prędzej idźcie do swoich pokoi i się przebierzcie. I zawołajcie mamusię świnkę, żeby też się przebrała. Dobrze, tatusiu, ja jej powiem na pewno, bo ona chyba już przyszła ze sklepu. Tak, 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 dobrze, to my się przebierzemy. W takim razie za 5 minut spotykamy się wszyscy na dole w strojach. Dobrze, dobrze, tatusiu, powiedział George i Peppa i poszli się przebrać. No dobrze, a gdzie jest mama świnka? Zapytał tata świnka. Tu jestem, tato świnko, powiedziała mama świnka i czym prędzej znalazła się u boku taty świnki. Musiałam jeszcze obrać ziemniaki na obiad, żebyśmy nie byli głodni. Dobrze, dobrze, mamo świnko, rozumiem. Ale my mamy piękne stroje, czy jesteście zadowoleni? Zapytał tata świnka. Tak, piękne są, piękne. Zawsze chciałem być rycerzem, powiedział George. Nie minęła chwila, a przed domem świnki Peppy pojawiła się karoca. No dobrze, moi drodzy, w takim razie proszę, wsiadamy do karocy. Cała rodzina udała się, aby usiąść wygodnie w karocy. Karoca była troszkę mała dla taty świnki, ale na szczęście wszystkim udało się do niej wsiąść. Uwaga! Zawołał George. Odjeżdżamy, odjeżdżamy. I rodzina świnek wyruszyła w podróż. W pałacu czekała Candy i Rebeka. Ciekawe, kiedy przyjedzie tata świnka z Peppą, mamą i George'em. Już się nie mogę doczekać. Ja też nie mogę się doczekać. Może wyjdziemy na balkon i zobaczymy, czy oni już jadą. To jest dobry pomysł, Rebeko. Rebeka i Candy wypatrywały Peppę. Ciekawe, kiedy przyjadą. No ciekawe. Długo się nie zastanawiały, bo w tym momencie wjechał George, świnka Peppa, tata świnka i mama świnka. Jesteśmy już na miejscu, powiedział tata świnka i wysiadł z karocy. Mama świnka stanęła tuż obok niego. Następnie Peppa. I George. Ale fajnie, jesteśmy już tutaj w tym pałacu. Rebeka i Candy na nas czekają. Tak. No dobrze, dzieci, teraz myślą, że możemy wejść, prawda, mamo świnko? Tak, tak, jak najbardziej możemy wejść. Tata świnka, mama świnka, George i Peppa zabrali się do tego, żeby wejść do zamku. Pierwszy idzie George, bo jest najmniejszy, powiedział tata świnka. Potem Peppa, mama świnka i ja. Rebeka i Candy czekały już w pałacu.
O, jak świetnie, że jesteście. Już nie mogliśmy się was doczekać. No właśnie, długo jechaliście. No, mieliśmy parę spraw po drodze jeszcze do załatwienia i dlatego tak długo jechaliśmy, wyjaśniła mama świnka. Ale już jesteśmy, powiedział George. Ja będę bronił tego zamku. Dobrze, George, to bardzo dobry pomysł, powiedziała Rebeka i Candy. Zaraz nadejdzie książę. Książę? Zainteresowała się Peppa. No tak, Peppo, powiedział tata świnka. Książę, przecież zabierałem was na wycieczkę do prawdziwego pałacu. My jesteśmy tutaj w pałacu, powiedział tata świnka. Jo, jupi! I wtedy pojawił się książę. Witam was w moim zamku, powiedział książę. Witaj, ale my się już znamy. No tak, Peppo, my się znamy, ale nie znam reszty twojej królewskiej rodziny, powiedział książę. W takim razie ja ci ją przedstawię. Dobrze, ale każdy musi przejść chrzest. Jaki chrzest? Zapytała Peppa. No właśnie, jaki? Przecież my już byliśmy chrzczeni, powiedziała mama świnka. Ale nie taki chrzest, jak myślicie. Chrzest na prawdziwego króla i królową. W końcu wszyscy jesteście teraz z królewskiej rodziny, wyjaśnił książę. No ale ja jestem rycerzem, powiedział George. Nie chcę być księciem ani królem. Ja będę bronił zamku, wyjaśnił. Dobrze, ale również będziesz częścią królewskiej rodziny. No dobrze, przejdźmy do konkretów, powiedział tata świnka, który ledwo mieścił się w pałacu. Na czym polega ten chrzest? A więc chrzest, wyjaśnił książę, polega na tym, że każdy z was będzie musiał stanąć na magicznym podeście i wypowiedzieć pewne czarodziejskie zaklęcie. No dobrze, brzmi to ciekawie. Tato świnko, co ty o tym myślisz? No myślę, mamo świnko, że niezła frajda to może być dla dzieci i że jak najbardziej możemy się skusić na tego typu zabawę. No dobrze, tato świnko, ja ci zaufam, powiedziała mama świnka. Książę poprosił królewską rodzinę, aby każdy z nich stanął na magicznym podeście. Pierwszy na królewskim podeście stanął tata świnka. Dobrze, tato świnko, powiedział książę. Będziesz musiał powiedzieć zaklęcie. No dobrze, jestem przygotowany, powiedział tata świnka. W takim razie powtarzaj za mną, odparł książę. I tata świnka zaczął powtarzać za księciem. Abrakadabra, król tata świnka w pałacu wszystkim zagra, powiedział tata świnka. I w tym momencie zamienił się w prawdziwego króla tatę świnkę. Dobrze, tato świnko, teraz na królewskim podeście może stanąć mama świnka, wyjaśnił książę. Na podeście pojawiła się mama świnka. Uwaga, powiedział książę. Mamo świnko, powtarzaj za mną. Mama świnka zaczęła powtarzać zaklęcie. Abrakadabra, dzisiaj królowa wszystkim w zamku zagra, powiedziała mama świnka i w tym momencie zamieniła się w prawdziwą królową mamę świnkę. Mama świnka zeszła z podestu i na podest wdrapał się George. Uwaga, George, powtarzaj za mną, powiedział po raz kolejny książę. George zaczął mówić zaklęcie. Abrakadabra, George, rycerz w zamku zagra. I w tym momencie George zamienił się w prawdziwego rycerza i strażnika zamku. Ostatnia na podejście stanęła Peppa. Dobrze, Peppo, zwrócił się do niej książę. Teraz twoja kolej. Peppa zaczęła powtarzać.
Abrakadabra, świnka Peppa to królewna zamku, która wszystkim zagra. I w tym momencie Peppa stała się prawdziwą księżniczką. Peppa zeszła z podestu i na królewskim podeście stanął książę. Książę wypowiedział ostateczne słowa zaklęcia. Abrakadabra, cała królewska rodzina dzisiaj biesiadę zagra. I w tym momencie wszyscy stali się prawowitymi następcami tronu. Ale świetnie, powiedziała Peppa. Tatusiu Świnko, dziękujemy Ci, że zabrałeś nas do tego zamku. To jest wspaniale, powiedziała Peppa. Dobrze, w takim razie teraz będziemy mogli spędzić tutaj kilka dni, jeżeli chcecie. No, zastanowimy się z George'em, czy chcemy zostać w zamku. Dobrze, tatusiu? Dobrze, dzieci, dobrze, powiedział tata Świnka. A teraz udajmy się na biesiadę. Dobrze, tatusiu, to świetny pomysł. I tak wszyscy udali się na wielką królewską ucztę. Cześć! To ja, Peppa, a w tle moja królewska rodzina. Jeżeli chcecie wiedzieć, co stanie się na uczcie, dajcie łapkę w górę. Wtedy będę wiedziała, żeby ją zorganizować. Trzymajcie się! Cześć!